Dzień dobry, witamy w kolejnej odsłonie Guitar Stories i tym razem porozmawiamy z Piotrkiem Łukaszewskim, z Piterem o jego dziewczynach, żonach, kochankach, jak zwał, tak zwał, ale jest ich sporo. Gitary idą na pierwszy plan. Wiedziałeś, od której zacząć, czy zastanawiałeś się, która będzie pierwsza? Cześć. Zastanawiałem się, bo ja w czasach Iry byłem fenderowcem. W czasach potem Karmakomy byłem PRS-owcem, w czasach Ptaków byłem PRS-owcem, a potem w czasie Fuza byłem znowu fenderowo-gibsonowy, czyli taki pół na pół, a teraz jestem tylko gibsonowcem. Więcej jakby brzmień uzyskuję z gitar typu Les Paul. Co takiego jest w tych gitarach, że się na nich zatrzymałeś? Do tego trzeba dorosnąć. To znaczy ja zawsze byłem fanem Zeppelinów, zawsze byłem fanem AC/DC. Zawsze byłem fanem Zacka Wilda. Niezależnie czy to było Pride and Glory, czy Ozzy Osbourne, czy jego Black Label, to bardzo kupowałem jakby sposób gry i tak dalej. Nawet kiedy już czasem miałem trochę dosyć grania szybko pentatoniki przez 5 albumów pod rząd, to jednak i tak mam do niego słabość i jest to jeden z moich ulubionych gitarzystów. Lubiłem Van Halena i lubię do dziś. I mimo, że to była gitara typu Superstrat, tamten jego Frankenstrat przerobiony z Kramera, ze Stratocastera, to jednak humbucking. I to była jakby trochę moja tożsamość brzmieniowa. Natomiast no, w czasach irowskich no, my uwielbialiśmy to połączenie single z przodu, pod mostem i na środku, i tu humbucker. I chyba to trzeba dorosnąć do pewnego rodzaju typu brzmienia, nie? Teraz nie mam żadnego PRS-a, a kiedyś miałem 9 fajnych, naprawdę takich przebranych sztuk tych gitar i też bardzo ceniłem, nie? Dzisiaj widzę, że jeszcze paru kolegów tam sobie zostawiło jakieś gitary tej firmy, natomiast ja już poczułem, że jeżeli mam szukać w tego typu brzmieniu, czyli z mahoniowego body, z palisandrową nakładką i klonową nakładką na topie gitary, to pomyślałem sobie, że jednak poszukam w oryginale, czyli w Gibsonie. Był taki moment w ogóle, że na Wirze w 1993 roku używałem Les Paula. Kupiłem pięknego standarda, takiego z pawimoczkiem, dokładnie w 1993 roku. Zresztą dla wnikliwych to ta gitara jest do dzisiaj ciągle, możecie ją obserwować, bo to jest gitara, którą sprzedałem Edycie Bartosiewicz. W 1993 bądź 1994 roku. I na przykład teledysk Jenny Edyty to jest mój Les Paul. I czasami widzę, że Edyta do dzisiaj tą gitarę ma. Zresztą Edyta, jak oglądasz albo ktoś ci powie o tym programie, to ja chętnie odkupię tą gitarę. Bardzo chętnie, nie? Bo to, pamiętam, że lubiłem tą gitarę. Ale tak przyglądam się tej gitarze, no to też kawał historii, nie? Tak, bo to jest gitara nie z Fendera, mimo że to jest bardzo wierna replika gitary Fender. To jest model, to jest firma, nazywa się LSL i to jest pan w Kalifornii, który pracował wiele lat w Fenderze, potem naprawiał gitary już we własnym zakładzie. Jak to zwykle bywa, przyszedł czas na własną markę. I ja bardzo lubię gitary tej marki, bo te gitary nowe brzmią, no wyglądają też, ale przede wszystkim brzmią, jakby miały wiele lat, już są rozegrane. Z dużą kulturą są zrobione, z lekkiego jesionu. Instrument waży lekko powyżej 3 kg, mimo że to jest pełna deska, żadnych tam odchudzeń i tak dalej. Uczciwe, grube gryfy, takie jakie lubię i tak dalej, i tak dalej. Więc z pieczołowitością, lakier nitro, wszystko tak jak Fender w 1954 roku, tylko zrobiona gitara dzisiaj. To jest trochę, jest ten relikt słynny, czyli scharakteryzowane jest to poniszczenie, żeby gitara wyglądała jakby miała 50 lat, ale nie do końca, bo na przykład gryf jest w idealnym stanie, progi też, nie? Czyli to powoduje, że bierzesz gitarę do ręki, mimo że wygląda jak stara, to jest w ręku, to jest nowoczesny instrument, nie? Czy ty w środku coś przerabiałeś, przetworniki, coś tam? Wiesz co, może być tak, że tu były fabryczne LSL-a, które wydawały mi się zbyt surfcaster, takie zbyt brzmieniowo typu Beach Boys, tamte takie Shadows, takie brzmienie kalifornijskie. Ja takiego nie lubię, lubię to ciemne, mocniejsze trochę, więc tu są pick-upy Klopman chyba, niemieckie. tak mi się wydaje, a to jest P90 w obudowie singla, nie? Czyli taki silniejszy pick-up od Lindy Fralina. Ty w ogóle jak bierzesz swoją nową gitarę w kolekcji, to ją rozbierasz na czynniki pierwsze i sprawdzasz, co w środku? Niekoniecznie, nie? Po prostu słucham jak gra i na przykład najpierw próbuję oczywiście zrozumieć, co twórca miał na myśli, a potem jeżeli uważam, ale absolutnie to nie jest jakaś tam moja domena. Ja po prostu uważam, że można byłoby coś poprawić, tak żeby mi się wygodniej grało czy coś, to robię, ale nie przerabiam gitar, nie? To jeżeli gryf jest gruby, zostawiam gruby. Jeżeli przyszedł ten instrument, charakteryzuje się cieńszym, zostawiam taki jest, nie? Jeżeli to są dwa różne światy i konstrukcja Fendera z wkręconym gryfem na ogół klonowym, a w Gibsonie wklejony na ogół mahoniowy i tak dalej, a mimo wszystko jakby, no ja po pierwsze staram się łączyć, wiem, że niektórzy ludzie w ogóle, muzycy, gitarzyści, jest to dla nich niedopuszczalne, żeby grać na jednym koncercie i na stracie i na Gibsonie. A ja staram się to robić i mi to nie przeszkadza, wręcz mam w tym dużo radości, że te gitary są z różnych światów, a mimo wszystko umiem je jakoś opanować. Co w tej gitarze jest takiego, że akurat została z tobą? To jest taki instrument, który przynajmniej tak, ja tego nie sprawdziłem, natomiast producent obiecuje, że drzewo od ścięcia do zrobienia gitary ma minimum 200 lat. Czyli ten proces sezonowania drzewa nie jest wymuszony, tak jak się dzisiaj robi sztucznie, gdzieś w jakiejś szopie, tam duża temperatura i to drzewo się tam wysusza na siłę, tylko on naprawdę 200 lat leżał pod jakąś tam gdzieś w Stanach, pod jakąś strzechą, czy tam w Kanadzie. I są na to dowody w postaci certyfikatów, że ten... I rzeczywiście może coś w tym być, bo ten instrument, że tak gra jak stare, miałem w rękach instrumenty z lat 50. I mniej więcej miały tego typu rezonans, co ten instrument, nie? Co ten instrument, dlatego ze mną została, bo to jest nie dość, że manualnie fajnie leży mi w ręku i to jest bardzo fajny Stratocaster, bardzo wierny, jeżeli chodzi o wykonanie, to jeszcze ma naprawdę brzmienie, o które ciężko u Fendera, nawet w seriach typu Custom Shop. Jak myślisz o swoich nagraniach, o swoich zespołach i bierzesz taką gitarę do ręki, to od razu co ci przychodzi do głowy? Jaki utwór? No, ponieważ tak pomyślałem sobie, że będziemy rozmawiać też jakby trochę o chronologii wydarzeń, to jeżeli przychodzi mi na myśl na przykład utwór Nadzieja i mój numer z płyty Mój dom Iry, to było grane na stracie i tego utworu inaczej się jakby nie da pokazać, nie? Więc na przykład, no zresztą no w ogóle utwory Iry nawet z okresu Znamie, ja grałem na stratach z humbuckerami. Chociaż no pamiętam, że akurat ten Les Paul był użyty, bo on się tak podobał Leszkowi Kamińskiemu, ówczesnemu mężowi Edyty Bartosiewicz, że to Leszek mnie nakręcał, żebym sprzedał tą gitarę, bo Edyta bardzo takiej potrzebuje. I tak dalej, i tak dalej. To już była trochę, akurat płyta z nami, to była taka już era Rage Against the Machine, mojej fascynacji cięższym rockiem, nie country rockiem. Ja nie chciałem być Bon Jovi, czy tam tego typu jakby odniesień mieć, tylko czułem, że gdzieś w tym męskim bardziej roku, rock'n'rollu, moja tożsamość jest mniej więcej w tamtym kierunku, nie? Dlatego jak ja z radością przyjąłem takie zespoły na świecie jak Soundgarden, jak Nirvana, czyli w ogóle całą erę grunge'u, nie? To było dla mnie to Alice in Chains, to w ogóle zasłuchiwałem się w tym, nie? I robiliśmy ten eksperyment z utworem Znamie i z płytą Znamie. Dla wielu dziewczynek, fanek wtedy Iry było to był za trudny eksperyment. Mogę powiedzieć, że z punktu widzenia takiego komercyjnego zespół na tym stracił, ale zyskał szacunek, nie? Znowu innych słuchaczy, nie? Że nas się już potem zestawiało na koncerty z Paradise Lost, nie? Nie były to może najprzyjemniejsze chwile w naszym życiu, bo pluli na nas widzowie, ale to nic. Już my graliśmy mocniej i nie każdemu się to podobało, ale gdzieś zespół próbował iść w tym kierunku i jeżeli ktoś jest za to odpowiedzialny, to ja. Biorę tą winę na siebie, nie? Pamiętasz dokładnie brzmienie z Nadziei? Pamiętam, że użyliśmy wtedy do tych brzmień czystych, takich szklankowo czystych, takich tego typu. użyliśmy preampu gitarowego ProGap. Firma Rocktron. Wtedy były takie dwa modne preampy gitarowe, to była w ogóle nowość technologiczna. Jeden nazywał się, pamiętam, ADA, to był lampowy taki niebieski preamp gitarowy MIDI, ale sterowany, cyfrowo sterowany analog. Już takie próby były w 90-tych latach, nie? Także to naprawdę ta technologia ma już trochę lat. I to był niezły preamp, ale on dość dla mnie brzmiał nosowo. I potem w konkurencji firma Rocktron wypuściła preamp ProGap, w którym ja się absolutnie zakochałem. Aha. I cała płyta Mój Dom bezwzględnie. Ja tam może gdzieś używałem jakiegoś innego wzmacniacza, bo Kuba miał wtedy Marszala, może gdzieś jakieś partie nagrałem na jego wzmacniaczu, ale wątpię. To był właśnie ten preamp. I dlatego te barwy są z dzisiejszego mojego patrzenia na to zbyt przegięte. Bo jak czyste, to takie szklanki, że aż nieprzyjemne szklanki. A jak przestery, to takie dżynżynowate, takie też przejaskrawione, nie? Mało ciepłe. Ale no, wtedy mi to bardzo pasowało, nie? I to było wtedy takie no, naprawdę świeże. To w Polsce wszyscy mieli wzmacniacze lampowe i w ogóle o preampach czy technologii jeszcze gitarowego MIDI to w ogóle nikt nie myślał, nie? Teraz jak na przykład kręcisz to brzmienie irowe z nadziei, to ono ci przeszkadza, czy masz nie, z ciekawością? Nie, z ciekawością. Ja nawet, jak mówię, jak przygotowywałem się tutaj na spotkanie z wami, to słuchałem sobie nagrania i próbowałem się zbliżyć. No nie da się, bo nie mam tamtej gitary i nie mam tamtego sprzętu, ale użyłem sobie, co ciekawe, próbki, którą sobie zrobiłem, Impuls, bo Cortex jest takim urządzeniem, które pozwala szczytywać barwy innych urządzeń. Obojętnie, czy to są drive'y, czy to są wzmacniacze, to on potrafi jakby zassać to brzmienie i potem tym brzmieniem funkcjonować, nie? Czyli czyta tak zwane i produkuje tak zwane impulsy. I tutaj specjalnie jakby na tą potrzebę zrobiłem sobie próbkę w oparciu o inne nowe urządzenie, czyli Universal Audio wypuścił znakomite takie kostki, wzmacniacze w kostkach. I między innymi jedną z tych kostek jest Dream 65, czyli Fender Deluxe wzmacniacz. Idealnie na kanale czystym odwzorowuje w ogóle ten sound, albo bardzo podobnie przynajmniej, nie? Więc zrobiłem sobie z urządzenia impulsowego impuls jeszcze na Cortexa, żeby już dodatkowo nie robić tutaj żadnych komplikacji, nie? No to pokażmy w takim razie. I to jest to typowa barwa dla tamtego okresu, czyli czysty, taki szklankowy ton. Oczywiście kombinacja przetwornika w Stratocasterze pierwszego i drugiego. Ulubiona wtedy też pozycja Janka Borysewicza i Lady Punk. Oczywiście lekki kompresor, bardzo delikatny. Chorusik. Oczywiście chorusik, no bo bez chorusika tego typu barwy nie istnieją, ale też delikatnie, ja nigdy nie byłem fanem. Myślę, że to była takie poletko, które zarezerwował w tamtym okresie zespół Lady Punk Janek i ja już w to poletko nigdy nie wchodziłem. Nie? Już za dużo chorusa uważałem za brzmienie przegięte i dość skandaliczne. Nie? Zostawiałem to jakby Lady Punk. I właśnie ten preamp Rocktrona. Ja miałem chorus wtedy tego starego Bossa C1, ale on bardzo brzmiał jak Police i Lady Punk, więc do tego nagrania wzięliśmy chorus z rakowego Eventida H3000. To było takie duże OVU z gałką i ekranikiem i takimi tam przyciskami jak w telefonie, nie? Bardzo fajny harmonizer, miał świetne chorusy i delaye i to z tego są chorusy i delaye właśnie w tym nagraniu. I chyba nic więcej, może jakiś rewerb dał Leszek potem, ale tak to była to źródłowa barwa, nie? I ona brzmiała mniej więcej tak. I tak była też zwroteczka grana. Potem przychodził refren, gdzie ja nieznacznie zmieniałem preset w Rocktronie i to był preset, który miał lekko więcej gainu i był nieznacznie głośniej. I ponieważ akordy, harmonia jest dokładnie ta sama, To była pochodna jakby tej samej barwy, tylko w związku z tym, że refren miał brzmieć trochę grubiej. Tego może w nagraniu nie słychać, bo tam jest jeszcze Wojtek, perkusista Iry, gra tam na fortepianie. I ten fortepian, ponieważ ma dość dużo tego takiego pięknego środka, on trochę wsysa tą gitarę, brzmieniowo pożera, ale to nic. Generalnie te gitary potem w refrenie były trochę mocniejsze. I do refren nie dzieje się nic. Na tej barwie potem jest grany tak zwany bridge, czyli to wprowadzenie w solo, gdzie z harmonii z D-duru przechodzimy do G-duru, nie? Czyli ja zagram końcówkę refrenu. I to jest wprowadzenie w solo. I to już jakby była domena Kuby, już Kuba grał jakby tą harmonię wprowadzania do sola i potem Kuba gra już podkład pod solo. A ja odpaliłem wtedy już spalinowe brzmienia i gram taką barwą, tą pierwszą część, gdzie Kuba gra tą rozkładankę. To ja już mam taki sound. Sos. To był, tak, to już był jakiś duży gain i z tego preampu. Ja chyba już używałem wtedy jakiejś jeszcze dodatkowej kostki, nie wiem. Miałem wtedy rata, więc może to był rat, albo coś tego typu, może Tube Screamer. W każdym razie na pewno jeszcze preamp był dopalony jakimś dodatkowym drive'em. No i potem już solo, właściwie tam w barwie to się chyba nie zmieniło. Ach, i miałem Floyd Rosa wtedy w gitarze, bo tam robiłem te takie małpie numery, których dzisiaj już na tym tremolo na przykład nie zrobię. Czyli tam takie rżenie, takie tam dużą bezładnością, nie? To trzeba było mieć gitarę z Floyd Rosem, ja teraz takiej nie mam. I właściwie to wszystko. A sam temat solówki nie jest żadnym jakimś tam mega wynalazkiem. Jest parę po drodze figur, nie? Czyli pierwsza jakby ta wejściowa... I tu się zaczyna solo. To jest bardzo proste. Ja grałem je też na płycie, jest w ogóle w innej wersji niż potem jakby w wersji koncertowej, bo tą drugą figurę w wersji płytowej grałem w ten sposób, nie? Jakby ten fragment. No i potem jest znowu... I ten element jest zgrany w obu wersjach, i koncertowej tak samo. I potem wchodzi taki... No i ponieważ dzisiaj już bym tego nie zrobił, a wtedy to zrobiłem, musiał być tapping na koniec solówki z wykończeniem pentatonicznym. No dlatego właśnie rozmawialiśmy o tym, że są rzeczy, które już bym dzisiaj nie zrobił, ale wtedy ten tapping musiał się pojawić. Pomyślałem sobie o tym, jak słuchasz starych nagrań. Ewidentnie słyszysz brzmienia, błędy młodości sprzed lat? Czy na przykład wyłapujesz rzeczy, na które wtedy nie zwracaliście uwagi? Nie zwracaliśmy, bo ja powiem największą może tajemnicę moją. Ja wtedy nie znałem nut. Ja nie znałem wtedy harmonii. Ja rozumiałem gdzieś jakoś podświadomie, że jak jest durowa harmonia, to trzeba grać inną skalę, jak jest molowa, to inną. Jak już nie byłem pewny, a wiele razy nie byłem pewny wtedy, to grałem pentatonikę molową, która zawsze gdzieś tam wchodziła. Albo w tym przewrocie, albo w tym. No, wiesz, o co chodzi, nie? Więc, bo jeżeli mol, to powiedzmy... A jeżeli dur, to dokładnie to samo, tylko... tak tyle sobie wykombinowałem, ale ja tego nie wiedziałem, nie? Tak naprawdę. I to była dobra mina do złej gry. Rozumiesz, graliśmy patenty, bo to się nauczyliśmy, ale my nie byliśmy zespołem, który miał w ogóle jakieś pojęcie. Mimo że Wojtek skończył jakąś podstawową muzyczną i grał na fortepianie, to my jednak to wszystko było trochę takie, może będzie im przykro, że ja to mówię, ale to było wszystko takie trochę, wiesz, na zmrużone oczy, nie? Po parach trochę dobrej łychy i po prostu no, fajnie, pasuje, jest to wspominać. Okay, no, i mało tego, powiem ci, że w ogóle niczego nie żałuję. Dlatego powiedziałem, że dzisiaj bym zagrał inaczej, dlatego, że prawdopodobnie uznałbym, że to jest wychowate zagranie w balladzie tappingu w ostatniej frazie, w przedostatniej. Ale wtedy uważałem, że to jest cool i w ogóle tak ma być. I może dzisiaj tu siedzę właśnie dlatego, że pojawiło się parę takich grepsów. I wiesz, i moje życie potoczyło się w ten sposób, bo może to spowodowało, że ja dzisiaj jestem tu, nie? Nie wiem. Nie wiem, więc tego nie oceniam i na pewno nie mam zamiaru wyszydzać samego z siebie z przeszłości. Po prostu tak wtedy kombinowałem i koledzy powiedzieli, że to jest fajne, więc na pewno było fajne. I fajne jest i zostało i zapisało się w historii muzyki. Tak, i potem jest tak, że w paru gazetach analiza sola, nie? I potem czytam, że użyłem jońskiej skali, doryckiej, pentatoniki molowej. Ja nie wiedziałem w ogóle, że to się tak nazywa, nie? Ale użyłem, no to przepraszam, no to już poszło. Przytrzymał nutę na 6 taktów. Też by się paru skal na jednym dźwięku. Dobra, pokażmy dalej, następną gitarę. Tak jest, więc jakby o nadziei to wszystko z elementem solówki i tak dalej. Tam jest jeszcze, wszyscy zawsze o to pytają, na koniec utworu taki, gdzie znowu wracamy do... Taki greps jest wykonany. I to właściwie wszystko o tej piosence. Reszta to już świetny wokal Gadzia, znakomita, w ogóle poszło flow taki, że my sami byliśmy zadowoleni. Nie? Dobra, jedziemy dalej. Następna gitara. No to teraz wchodzimy już w świat Gibsona, tak? Tak, bo tak jak rozmawialiśmy, gitarę, którą Edzi sprzedałem w 1993 roku, to był też instrument, który inspirował mnie do płyty Znamie. I dużo, nie wszystkie oczywiście partie, ale dużo partii z tej płyty, te takie bardziej powiedzmy z ciosem, bardziej rockowe brzmienia, są grane albo na gitarach typu, co ja tam wtedy miałem, Fender, Richie Sambora i ona miała humbucker, ale nie tylko, miała też 20-decybelowy wzmacniacz sygnału. To był taki gadżet, który stosował w swoich gitarach Eric Clapton i naprawdę wzmacniacz, który brzmiał w miarę czysto, u Erika Claptona na przykład te jego komba Fendera brzmiały w miarę czysto, z wciśniętym tym 20-decybelowym przedwzmacniaczem dostawały rumieńców i grały w ogóle jak marszale rozkręcone na fun. I ten instrument, a ponieważ Sambora był wielkim fanem Claptona, też chciał mieć w swojej autorskiej gitarze tego typu rozwiązanie i to było świetne. I ja kupiłem tą gitarę, ponieważ i byłem fanem Claptona i po części też Sambory. I ten instrument dużo nagrał na ten i właśnie ten Gibson na płycie Znamie. Bo już humbucker, bo właśnie Floyd Rose, bo te rzeczy, no ale do ciosu był potrzebny Gibson. Dlatego akurat no, nie mam już tam tej gitary, bo mają Edyta. Edyta, chętnie odkupię tą gitarę, drugi raz to mówię. I przyniosłem podobną. Podobną, którą bardzo lubię. Różnica jest taka tylko, że to jest gitara z zeszłego roku, ale stylizowana, bo tamten model to był standard z 93, inspirowany modelem z 1960. Czyli trochę cieńszy gryf niż zwykle w Gibsonie. Inaczej wklejony gryf, bo tylko w latach 59 i 60. I to też nie zawsze gryfy były wklejane jakby głębiej niż w innych rocznikach. Głębiej, czyli stopka gryfu wchodzi aż pod połowę przetwornika. tego nekowego, to jest bardzo ważny parametr. No i typ też przetworników. No akurat w tej gitarze fabrycznie były custom bucker, a ponieważ stało się coś, czego się nie spodziewałem, a bardzo poprawia mi humor, dochrapałem się własnych przetworników, nie? Czyli polska firma, o której zaraz powiemy, robi genialne przetworniki i tutaj są już te przetworniki. Nie? A tak to jest bardzo, bardzo podobny instrument do tego, którego używaliśmy na płycie z nami i dlatego akurat ta gitara teraz, bo chciałbym przy okazji wam pokazać, jak ten numer, z jakich części się składa i mniej więcej jak to wyglądało tam w oryginale. Dobra, nie? To zanim to powiesz, to jednak o tych pick-upach. Tak, bo chciałem zapytać, czy rozkręciły się, ale już wiem, że tak. Tak, tak. Są dwie nieznaczne modyfikacje, które robię sobie w Gibsonach, w tych, których używam na co dzień. Jedna to jest taka, że zakładam takie same klucze jak oryginalne, tyle tylko, że blokowane. Z taką wersją, że one wyglądają, zobacz, tak zwyczajnie, jak normalne klucze Gibsona, ale są kluczami samozaciskowymi. Czyli im bardziej struna naciągnie, tym się bardziej zaciska i już nie ma siły ciągnąć dalej. Przez co są jakby w stroju dużo stabilniejsze, a wyglądają tak samo i w razie, gdyby się okazało, że nie wiem, że instrument nie zostaje ze mną, to zawsze mogę założyć fabryczne klucze i nic się nie ma w ogóle żadnych zmian. I druga rzecz, nie we wszystkich Gibsonach, bo jeszcze o tych będziemy dzisiaj dużo rozmawiać, ale akurat w tych, których używam szczególnie teraz, założone są pick-upy polskiej firmy Jakubiszyn. To jest taka stara marka. Ja jeszcze pamiętam, jak grałem w TSA Evolution z Machelem, to on już miał oczywiście wtedy, już byli wielką gwiazdą, więc Nowak miał Les Paule customy oryginalne, a Stefan SG Gibsony oryginalne. Ale Stefan mi opowiadał, że początki TSA i tam jak nagrywali płytę live w Teatrze 100 w Krakowie, to on nie miał jeszcze Gibsona, miał Jakubiszyna, gitarę SG. Krzakleski mi opowiadał, że miał Jakubiszyna gitarę w tamtym okresie, bo to lutnik z Wrocławia. Styczyński się przyznaje do jakiegoś Jakubiszyna. Wielu ludzi z tamtego okresu mówi, że mieli te gitary, nie stać ich było na Gibsona, to używali gitar Jakubiszyna i one podobno były doskonałe. Więc ja pamiętałem, że jest jakaś estyma, pewnego rodzaju taka nostalgia za tymi gitarami, chociaż no, dzisiaj to już nikt nie używa tych gitar, nie ma ich na rynku, pewnie są gdzieś w rękach prywatnie albo kolekcyjnych gdzieś. Natomiast odezwał się chłopak, syn Grzegorz Jakubiszyn, z propozycją, że wznawia markę i że będzie robił pick-upy i czy mógłby wysłać na testy przetwornik. Ja jestem otwarty, bardzo chętny na takie tam zajawki, bo ja nie mam symbolu Ameryki w głowie, żeby pod tym względem, nie? Żeby to musi być amerykańskie, bo jak nie, to nie gra. Nie? Więc bardzo chętnie. No, będę szczery. Pierwsze produkty nie trafiły do mnie. To znaczy Grzegorz mi wysłał prawdopodobnie coś takiego, co inspirowało go może uniwersalnością, to co ludzie generalnie lubią, czyli że pick-up musi być silny, musi być lekko sprasowany, musi być dżynżynowaty, musi mieć wszystkiego dużo i tak dalej. Ale akurat ja jestem z tej szkoły, że w ogóle nie? Że pick-up w gitarze nie może być za słaby, ale nie może być za silny. Nie może mieć własnej kompresji, musi być bardzo dynamiczny. I generalnie, co najważniejsze, szczytywać konstrukcję gitary. No bo jak założysz do gitary, nie wiem, pick-up PMG, z całym szacunkiem dla użytkowników, to właściwie nie ma znaczenia, na czym grasz, bo to przetwornik kreuje cały sound i ty możesz grać na nodze od stołu podłączonej do deski od żelazka. I sound będzie dokładnie ten sam, co na Gibsonie za 30 000 złotych. Natomiast kiedy już rozmawiamy o pick-upach pasywnych, starego typu szczególnie, to to jest duża interakcja z gitarą. Też warto czasem posłuchać instrumentu, jak gra bez wzmacniacza z deski, usłyszeć, jakich pasm drzewo nie ma i nadrobić to pick-upem. Albo wręcz przeciwnie, zareagować w drugą stronę, czyli zlimitować pewne brzmienia. Jeżeli ma za dużo środka, to zrobić pick-up, który ma go po prostu mniej. I tak dalej, więc zaczęliśmy przygodę. I no, te pierwsze, sorry Grześ, no nie wyszły, ale pewnie znajdą swoich odbiorców, bo to pewnie były pick-upy do czego innego, czyli może do jakichś metalowców i tak dalej. A ponieważ ja tych Les Pauli mam trochę i już umiem mniej więcej rozpoznawać brzmienie Les Pauli, dzieląc je na epokę, na model, na wyposażenie i tak dalej, pomyślałem sobie, że skoro robimy pick-upy do Les Paula, to po prostu musimy zacząć je jeszcze raz. I fajnie, bo chłopak się nie poddał. Mhm. Nie poddał się, ja też starałem się być miły. Nie pisać klęska, bracie, nie? Mhm. Tylko tam... No, nie popełnia błędów ten, kto nic nie robi, no. Zgadza się. I Grzesiek się nie poddał i mówi, robimy do skutku. I rzeczywiście, wysłał jeszcze kolejny, ja zrobiłem jakąś analizę, no mam za sobą studio nagrań, więc mogłem zrobić też analizę pasmową. Jakie miały być te pick-upy? Co ty miałeś w głowie? Właśnie. I dlaczego nie? Właśnie nie miały być za silne, to jest pierwszy komunikat. Jakie miały być? Ja nie zgadzam się z powszechną opinią, że Gibson musi być mulisty, gruby, nie wiem, zbasowany. To jest w ogóle nieprawda. Tak jak opowieści, że Stratocaster to musi być szklanka. Przepraszam wszystkich w ogóle bardzo, ale siedzę w tym już długo. Stratocaster to nie jest żadna szklanka. To w ogóle nie o to chodzi. W ogóle, czy Jimmy miał szklankę? Czy Rayvon miał szklankę? Czy Meyer ma dzisiaj szklankę? Czy Clapton ma szklankę? Nieprawda. Często jest tak, że w nagraniu one brzmią równo grubo jak Gibsony. I w drugą stronę, jak słuchacie Jimmy Page'a, Bonamazy i jeszcze paru fajnych grających, nie będę już wypominał im tego, fajnych paru brzmiących na Les Paulach, to nie słyszysz tam jakiegoś mułu, tylko słyszysz klarowny ton. Z pick-upu neckowego słyszysz piękną górę, klarowną, a jednocześnie jest to humbucker. Z pick-upu bridge'owego słyszysz środek, definicję dźwięku i pełność całego brzmienia. To są mity, że Les Paul musi być ciężki i że Les Paul musi być po prostu mulisty i tak. To znaczy, że coś jest nie halo. Albo w drzewie, albo z pick-upami, nie? Taka jest niestety prawda. Bo te prawdziwe nasze wzorce brzmieniowe u tych wszystkich, to nie chodzi o mnie, tylko o świat, który tych gitar używa całe lata. Są zupełnie inne. I takie też nałożyliśmy sobie ramy, że robimy pick-upy, który ma 5% więcej sygnału niż fabryczny Gibson z tamtego okresu, czyli PAF, i ma klarowniejszą górę z lekko podciętym niskim środkiem. Ten natomiast nie ma mieć tyle góry, ma mieć więcej sygnału o 10% niż klasyczny pick-up z tamtego okresu Gibsona, ma mieć tą samą czytelność jakby instrumentu, strun, a przede wszystkim gitarzyny, artykulacji, co jest moim zdaniem najważniejsze. Nie? To jest wtedy najfajniej, kiedy ten sam instrument na tym samym wzmacniaczu bierze inny gitarzysta i brzmi to tak, zmienia się gitarzysta, nic się nie zmieniło i nagle masz inny świat. Tak. Nie oceniam, który jest lepszy, tylko mówię o tym, że jest inny. Bo wtedy instrument przenosi to. I właśnie te pick-upy takie miały być. No i walczyliśmy. No i jeszcze kolejny nie, to już miesiące potem trwało, ale było coraz bliżej. I po tam, nie wiem, powiedzmy 3 czy 4 miesiącach, no może trochę więcej, już nie pamiętam, mieliśmy bridge'owy. Mieliśmy świetny pick-up bridge'owy, który grał dokładnie tak jak trzeba, czyli miał tą górę zdefiniowaną, nieprzegiętą, nie był piskliwy, miał świetny środek i bardzo fajny, taki miękki, kontrolowany dół. No i potem pick-up neckowy. Tu poszło szybciej, ale też trwało to jeszcze trochę, nie? Już mniej więcej Grzegorz czuł intencję, ja już mówię mniej więcej, jak ma to wyglądać. I powiedzmy tam po jakimś czasie dopracowaliśmy się kompletu. No i jak założyłem na jedną gitarę, mówię, no kurde, muszę mieć dalej, nie? I żeby było jasne, ja nie mam z tego nic. Nie? To w ogóle, mimo że to się nazywa Łukaszewski Signature Set, ja nie mam z tego nic. No, szczerze mówiąc, dostałem od Grzesia 2 komplety za współpracę, a teraz każdy następny już sobie kupuje. I tak bym kupił, nie? Bo ta cena, którą on proponuje, to jest połowa kosztów analogicznych pick-upów ze świata, a te są lepsze moim zdaniem, do Les Paula. To jest ważne, jeżeli ktoś się porusza jakby w tym samą ścieżką, co ja, a jest naprawdę taka duża rzesza ludzi, nie? I I się udało. I już teraz trzy gitary, które wam dzisiaj pokażę, to są też gitary z tymi pick-upami, nie? Bo one jakby grają dokładnie tak jak trzeba. I co jest jeszcze fajne, powtarzalność brzmienia. Jemu nie udało się zrobić jednego setu. Aha. O, jemu się udało zrobić, on już wie jak je zrobić za każdym razem. I to jest pierwszy, wiem, że jest wielu wytwórców pick-upów w Polsce, nie z wszystkimi pracowałem, więc nie wiem czy mają tą wiedzę czy nie. Ale ja trafiłem po raz pierwszy na chłopaka, któremu, jak mówię, mniej niskiego środka w okolicy 280 Hz. Więcej górki, ale nie super góry, tylko w okolicach 3 kg. To on to robi. Ja nie wiem, jak on to zrobił, ale on tym drutem, tym magnesem to zrobił. I wyszło na to pewnie dla niego z powodów finansowych najgorzej, że tak. Stoliki do tych pick-upów musi zamawiać za granicą. Teraz nie będę strzelał gdzie. Bo są z miedzi i mosiądzu jakiegoś stopu. Mhm. Karkasy maślane, ciągnięte ze Stanów, tam gdzie kupuje Gibson. Magnesy z Anglii od Bernacla, Alnico 2. Drut z Ameryki, z innej wytwórni znowu, która robiła drut dla starych Gibsonów, miedziany drut o takiej średnicy, ale z lakierem o takiej średnicy, bo średnica lakieru też ma znaczenie. Wszystko poza granicami Polski, on tylko to składa, skręca, nawija i tak dalej i wie jak to zrobić, nie? I mówi, no trudno. Ale satysfakcja na wieki. Jest. Po to pokaż jak to gra w ogóle. Okej. I więc tak, pokażę wam na przykładzie piosenki Znamie, a potem wam generalnie pokażę jak sam w ogóle instrument. Okay. Czyli pozostajemy jakby przy Irze. I pozostajemy przy tamtym brzmieniu, które też wyjściowo sobie zrobiłem w oparciu o ten sam Dream 65 wzmacniacz od Universal Audio, czyli z tej kostki, ale dorasowałem to ratem, bo wtedy używaliśmy rata na punk w nagraniu, nie? Żeby to brzmiało dokładnie jak przystało na grunge, bo rata używał Cobain wtedy, bo rata używał Alice in Chains wtedy i tak dalej, i tak dalej. Więc jeszcze jedna rzecz, bo czytam czasem na forach gitarzystów, w jakiej tonacji był grany numer, jak była strojona gitara. Trochę Kubuś zamieszania tutaj wprowadził, bo w nowej płycie swojej zrobił Znamie w dropie. I jeszcze na dodatek pół tonu niżej w drop. I ludzie mieli duże wątpliwości już wtedy, jak to było naprawdę. Naprawdę zespół wtedy stroił już pół tonu niżej, więc nie w E, tylko w Dis. Ale jest to normalny strój. I to, czego się zaczynało, każdy wie, bo to tak jakby już weszło do kanonu. Klasyczny E-dur położony na drugiej pozycji, tam tutaj cudów nie ma. Potem wchodzi gitara, potem wchodzą bębny i potem wchodzi gitara, która gra jakby w podstawie tylko jeden akord i to jest akord A-dur, ale za to harmonia schodzi od D. I też ludzie to, widzę czasem nawet na YouTubie, ktoś to gra, nie wiedzą jak, nie? Więc pokażę jak my to graliśmy kiedyś, albo ktoś w to uwierzy, albo nie. I wchodzili w główny. I nigdy nie było inaczej. Żeby było jasne, podpadnę pewno, bo pewnie inni są wiedzą lepiej, ale generalnie nigdy nie było inaczej. To jest ta figura. Tak samo widziałem, że ludzie grają, jak jest ten moment. Nie był tak grany, był grany. I jesteśmy w zwrotce. I teraz w zwrotce dochodzi element, taki gadżet w 90-tych latach się pojawił, nazywał się łami. Zresztą mam dzisiaj replikę tego urządzenia. tylko znacznie mniejszą. Wtedy to był taki duży, za przeproszeniem, pedał czerwony. I jak Rage Against nagrało swoją pierwszą płytę i Morello tego używał, to ja zwariowałem, w ogóle nie wiedziałem, co to jest, nie? Coś piszczy, coś wyje, coś gwizdże. Jak on to robi? Myśleliśmy, że on to robi slajdem, jakoś tutaj zasuwa, a on po prostu miał już wtedy urządzenie Digitecha, które się nazywało Łami. I w zwrotce, jak gra gitara jedna, to nagle pojawia się coś takiego pod spodem. Klasyczna transpozycja, dwie oktawy w górę. No i ja musiałem to mieć. Nie? Musiałem to mieć, mało tego, ja musiałem tego użyć. Mhm. Nie? Więc akurat padło na ten utwór. I potem jakby wszystkie te dodatki, łącznie z solówką, oparta jest dokładnie o ten gadżet. Nie? Nie robiłem tam żadnych innych rzeczy, tylko dokładnie to. Nie? I potem jest tak, że we wszystkich tych fragmentach, kiedy nawet już... To ja potem wszystkie przerwniki. Tu druga gitara. No wiesz, numer też rapowany, to też była wtedy nowość w Polsce, więc to się wszystko jakoś tam szło w powiew nowej rzeczywistości było. I teraz tak, potem przychodzi solo, potem jest jeszcze refren grany dokładnie na tych samych akordach i potem przychodzi solo, mamy zmianę tonacji i ja wtedy pamiętam, że przechodzę z E do Fi, z pół tonu wyżej. Mhm. Pierwsza część sola klasyczna. I z gwizdem na koniec. Potem jest figura bez gwizdu. Kolejna figura. I cały czas gwizdy. Generalnie nawet nie umiem tej sekwencji odtworzyć, czy dokładnie tak wjeżdżało to w górę, czy nie, bo to była zabawa. Świat wariował. Świat wariował. Ja to naciskałem, chłopaki się cieszyli, Leszek Kamiński klaskał w dłonie. I, no, totalna zabawa w studiu, nie? I tutaj jakby, czyli ja zagram ten fragment sola do tego momentu. Dobra. Tak to mniej więcej wyglądało, grane longiem. Tu na pewno była przerwa w solówce, bo ja tu oczywiście, a propos tych właśnie pili, wymyśliłem figurę, której na bank, już potem na koncertach się nauczyłem grać to w longiem, ale na bank wtedy nie nagrałem tego od razu, bo to był pająk. Tylko było szybciej. I musiało być cięcie na pewno w magnetofonie. I ja wtedy to wbiłem i zagrałem to. Zostaje. To Leszek zostaw, bo to się tam, wiesz, nie? Gitarzyści się ucieszą. Powiedz mi, jak wygląda teraz porównywanie nagrań od tego, jak nagrywaliście kiedyś, jak się teraz nagrywa. Czy też, ja pamiętam, się nagrywało, grało się na przykład w czterech, ale były rejestrowane tylko bębny z basem. Tak robią. Tak w ogóle powstawały Pytyry, że my graliśmy tak naprawdę Wojtkowi Bębniarzowi tak zwane piloty. On słyszał bas i jedną z gitar, a nagrywaliśmy tylko bębny. Potem dogrywane były basy, potem gitary, na tym spędzaliśmy najwięcej czasu. No i potem przychodził czas Artura i powiem ci, że de facto, oczywiście są ekipy które nagrywają setkę tak zwaną, może poza wokalami, nie? I wtedy były i są i dzisiaj. Ale dzisiaj dzieje się to częściej. Na przykład, kiedy cały zespół chce grać na magnetofon szpulowy, to już jest to większa, jakby wtedy większa możliwość, że to jednak będzie setka. Nie? Bo dogrywanie ścieżek jest dość kłopotliwe. Na Pro Toolsie nie ma problemu. No tak. Można się wciąć, można nagrać 40 take'ów solówki i zmontować jeden dobry. Oczywiście. Ale wtedy graliśmy tak na taśmę, nie można było. Więc jeżeli ja już nagrałem tą figurę na ścieżce obok, to Leszek już następną moją figurę grał na innej ścieżce. I potem, żeby sobie oszczędzić śladu przed wokalami, już miksował to w jeden ślad. Nie? Ale solówki graliśmy na dwa ślady. Nie? Ja wiem, że fajnie by było powiedzieć, nie, ja to wszystko za pierwszym podejściem i w ogóle to wszystko razem, ale to nie jest prawda. Ja pamiętam, te sola też były montowane. Sztuką było wstrzeliwanie się w sztudera, nie? Tak, tak. Nie, żeby nie podkasować ścieżki poprzedniej, nie? A trzeba było to zrobić z lekkim wyprzedzeniem, bo Głowica miała swoją bezładność, nie? Ja muszę jeszcze zadać pytanie podchwytliwe. Ktoś wam schował metronom? No, płyta Mój dom to jest rozpacz, nie? To jest rozpacz. Ja nawet próbowałem teraz przygotowując się z nadzieją, zaczyna się w 75, kończy się w 81, ale po drodze jest jeszcze 83, a potem... Ale takie było zamierzenie? Nie, nie graliśmy z metronomem. Okay. To znaczy tajemnicę temp miał tylko Wojtek. Na próbach ustalaliśmy jakieś tempo. I zresztą to było niezłe założenie, bo tylko on miał metronom, a właściwie miał go tylko na pierwsze 4 takty. I potem metronom się wyłączał, a my już płynęliśmy. I wiesz, i czasem fajnie jest, jak zespół trochę przyspiesza w refrenach, zwalnia z rodkach, riffy są wtedy bardziej energetyczne, refreny bardziej energetyczne. Ja to lubię, ale to nie miało nic wspólnego z metronomem. Nie? I na przykład teraz, jak chciałem ustawić tempo delaya do nadziei, nie? To zostawiłem takie uniwersalne 75. Ze Znamie było podobnie, nie? Że po prostu startujemy w jednym tempie, kończymy w drugim, ale tam już większe odległości ten metronom z nami był. Nie? Typu, że na przykład Wojtek programował, że gra około minuty metronom, a potem już hulaj dusza. Nie? Dzięki temu takie rzeczy są nie do podrobienia. Nagranie chwila. Tak, uwieczniona na taśmie i... Tak jest, tak jest. Więc na pewno te płyty były nagrywane po kolei, czyli Wojtek, Bas, potem Jinx, potem my z Kubą, potem Gadziu na koniec i mix, nie? Ewentualnie jacyś goście. I potem mix. Solo kończy się... Potem jest jeszcze taka figura, gdzie jest grane... Klasyczny taki glisy. I potem jest nagły skok i to też na pewno było dogrywane na drugim take'u, a potem miksowane razem, bo ja gram potem klasyczną pentatonikę, figurę, taki typowy obiegnik gitarowy. Tylko kończę go. I tak się kończy solówka. I ten gwizd to było coś, na co my czekaliśmy całe solo, z wielką napinką, żeby tam na końcu zagwizdać 2 oktawy w górę. I Znamie kończy się refrenem, który grany jest inaczej niż pozostałe, czyli jedna gitara gra to, o czym mówiłem wcześniej, czyli... A druga gitara, Kuba, już nie gra tego, co ja, tylko gra... I to jest ta różnica. Tej gitary do końca nie słychać w nagraniu, ale ona tam jest. No i klasycznie riff. I finito. I finito. Poprosimy następną gitarkę. No i tym razem Fender przed nami, ale po pierwszej gitarze teraz to ci nie wierzę, czy to jest gitara stara, czy nowa, stylizowana na starą. Tak, no właśnie, bo to dzisiaj jest tak, że ta cała historia z tym Relic zrobiła się tak modna, że już naprawdę łatwo się zwieść. I są całe instytuty, na przykład Gibson każe sobie dopłacać, mają taki coś, co się nazywa Murphy Lab. Mhm. I ten Murphy postarza instrumenty i tam jest typu od $1000 w górę za instrument po nim, nie? Mhm. I naprawdę ciężko jest rozróżnić, czy to jest stara gitara, czy nowa. No, oczywiście wiadomo, po numerach seryjnych dojdziesz. De facto z wyglądu już nie, nie? Nie, to jest, od razu ci uspokoję, twoje skołatane serce. To jest nowa gitara, tylko Fender, bo to jest akurat Fender, miał taką serię też gitar z Custom Shopu, że one miały wyglądać jak gitary. Jeżeli to jest Telecaster 52, aha, to ona miała wyglądać jak Telecaster 52, nie? Czyli inspirowali się nawet instrumentami z tamtego okresu, mniej więcej jak się starzały, jak schodził lakier, mhm, jak pękał, i tu jest to wszystko mniej więcej odwzorowane. Płytka też jest nie z plastyku, tylko z bakelitu. Pick-upy nie są Fendera, to są też pick-upy Klopman. Bardzo lubię akurat singla tej firmy. No, elektronika jest klasyczna, klucze nawet klasyczne. Nawet mostek jest pożółkły. No, no, tak, tak. To jest wszystko zrobione tak, że kostki z mosiądzu, tak jak tam gdzieś Fender wkładał. Mostek już niby się zestarzał, chociaż wcale nie. Ale zrobili jedną ładną rzecz. W oryginale ta ramka tego mostka idzie do końca. Mhm. I muzycy za każdym razem grający na telecasterach wpadają tutaj na tą ramkę, aha, kostką. I bardzo to utrudnia granie. Więc tutaj zrobili tak, nie wiem, czy to jest Fendera, czy to już jest jakiejś innej firmy, która robiła dla Fendera te rzeczy, ale ta ramka kończy się dalej, nie? Przez co jest tutaj łagodne przejście, mhm, dla kostki, nie? To jest akurat fajny greps, bo w telecasterze rzeczywiście jest to dość trudne. Ale na przykład to, że kostka, że jest jedna kostka na dwie struny i menzurę ustawiasz tak na słowo honoru, nie da się ustawić dobrze, bo nie ma indywidualnego skalowania struny, no to już trudno, no to tak już ten typ tak ma. No ale jest to klasyczny Telecaster 3-kilowy, bardzo lekki, mhm, i bardzo tą gitarę lubię. Bardzo tą gitarę lubię, ona też jest ze mną już jakiś czas. I na pewno zostanie. Tym wyglądem wzbudza sentyment, powiem ci. Tak, tak, tak. Taką trochę rodzicielską miłość, nie? No, to, bardzo ciekawy instrument. Muszę powiedzieć, że jest to chyba w tej chwili jedyna gitara firmy Fender, którą mam. Chociaż powiedz, że bebechy są z 56 roku. No, ja nie umiem kłamać. No, jak wyglądają jak z 52 albo z 56, chociaż no... Nówka sztuka nieśmigana. Nówka, znaczy w miarę. No, to jest taki instrument, powiedzmy, 5-6-letni. Mhm. Nie? Bardzo ładnie gra. A jak jest z drewnem w ogóle? To jest chyba jesion i to jest na pewno klon. Mhm. Ale to jest chyba jesion, bo akurat do Telecasterów wtedy Fender wkładał jesion albo olchę. Ale tamten rocznik, a ponieważ jest to replika tamtej gitary, to przypuszczam, że to był jeszcze. No parę gitar przewinęło ci się przez ręce. Jak bierzesz taką gitarę stylizowaną na lata minione, ale prawie nową, no to dla ciebie też ona musi brzmieć na sucho. Brzmi? No, tak, zdecydowanie. To jest, w ogóle nie powiedzieliśmy o tym jeszcze, ale przy wyborze gitary, ja w ogóle element sprawdzania na wzmacniaczu to jest w ogóle na końcu i to bardzo późno. Najważniejsze jest to, jak gitara rezonuje, jak przytulam, a ponieważ mam brzuszek, to przytulam do brzucha i czuję rezonans, nie? Gitara musi mieć perkusyjność i już nawet z deski, mimo że nie jest to stworzone do tego, żeby akustycznie rezonować głośno, to da się usłyszeć, jak ten instrument gra, nie? I potem, o czym też już gadaliśmy i wspomniałem, że warto jest, jeżeli masz dobry instrument, który świetnie gra z dechy, bardzo fajnie ci się gra manualnie na tej gitarze, to dobrze jest dobrać pick-upy, jeżeli te, które są z tą gitarą, nie grają tak, jak ty byś chciał, nie? Ale jeżeli wyjściowo masz dobry instrument, to warto w niego doinwestować. Już konkretnie samą zmianę pick-upów, bo on ci się zrewanżuje, nie? Zrewanżuje tym, że po prostu zagra świetnie i na wzmacniaczu, i na i na sucho, nie? Czy gryf jest twój ulubiony Les Paulowski, czy właśnie niekoniecznie? Ja gram w obu skalach, nie? Aha. I w menzurze Fendera, i w menzurze Gibsona czuję się równie swobodnie. Nie mam z tym problemu. Teraz więcej używam Les Pauli, no to może naturalnie jakoś tam mi się ręka układa, ale nie mam z tym problemu, nie? To nie jest dla mnie kłopot i wiem, że wielu ludziom to też nie przeszkadza, nie? Pokaż, jak to gra. To jest barwa czysta. Pick-up neckowy, barwa czysta. Kombinacja przetworników, barwa czysta. Już się pojawia ten telekasterowski taki... Wow. Zaczyn. I pick-up bridge'owy. Już jest to typowe dla Telecastera właśnie twang. I już akurat tego typu sound już lubi wtedy więcej jakiegoś takiego chrupnięcia. Neckowy. Świetna gitara, naprawdę. Tego typu też Telecastera używałem dużo na płytach Patrycji Markowskiej, Telecastera, zresztą dokładnie tego używam na płycie Ani Karban. Nie pamiętam tytułu, przepraszam, ale no, chyba Ania ma jedną płytę w tej chwili na rynku. Tej gitary praktycznie 50% partii gitary to jest na tym Telecasterze, nie? Jak nagrywasz nowe rzeczy na zespół Niespodziankę, o którym powiemy jeszcze, to są bardziej Gibsony, czy też Telecaster idzie w ruch? Wszystko. To znaczy głównie z racji tego, że to jest jednak zespół rockowy i te brzmienia będą z gatunku cięższych, to wiadomo, że jakby przewagą będą Gibsony, ale na pewno Telecaster ten, na pewno tamten Stratocaster będą na tej płycie grały. Parę jeszcze gitar przed nami, ale o nich pogadamy za tydzień. Do zobaczenia. Bye bye. Dziękuję.